wiesz, nie dążycie. Powiedzcie się, czemu królowie chcecie widzieć dziecię. Oto człowiekie matką i erba nie wierzę, a królowstwo mojego skoro już się w świecie szerzy. Ono w żłobie nie ma tronu, ni nierwa nie wierzy, a proroctwo jego skoro już się w świecie szerzy. Dziecię prześladuje, wieść okropna, wieść to smutna. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. W dniu 3 stycznia 1926 roku odbyła się w naszym kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach konsekracja pierwszego biskupa katowickiego, księdza Augusta Chlonda. Tym samym nasza świątynia stała się pierwszą katedrą na Górnym Śląsku. Dla uczczenia tego wydarzenia w związku z ogłoszeniem przez Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego roku 2013, rokiem prymasa księdza kardynała Augusta Chlonda, gromadzimy się na Eucharystii, aby dziękować Bogu za Syna tej ziemi, sługę Bożego, pierwszego biskupa katowickiego i prymasa Polski. Pragnę bardzo serdecznie powitać na tej Eucharystii metropolitę górnośląskiego, księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, obecnego pośród nas arcybiskupa Szczepana Wesołego z Rzymu, parafianina tej parafii. Pragnę serdecznie powitać księdza biskupa Józefa Kupnego. Witam przedstawicieli innych kościołów i religii, biskupa Tadeusza Szurmana, księdza Mitrata oraz przewodniczącego gminy wyznaniowej żydowskiej. Witam bardzo serdecznie obecnych pośród nas prezydentów miast, a także przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych oraz prezesów wielorakich instytucji państwowych, społecznych i gospodarczych. Witam wszystkich kapłanów z wikariuszem generalnym na czele. Witam księdza Infuata. Witam przełożonych i kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego na czele z księdzem rektorem, poczty sztandarowej i wszystkich zgromadzonych na tej liturgii. Zapraszam do wspólnej modlitwy, prosząc o beatyfikację sługi Bożego, księdza kardynała Augusta Chlonda. Na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga za nasze grzechy, zaniedbania i niewierności, byśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym, za przewodem gwiazdy, objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pana rozbłyska nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione Twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz. Zadrży i rozszerzy się Twoje serce, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku Tobie. Zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto Słowo Boże. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość Synowi Królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, taka jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali, nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że poszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśli by ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja.
nam dzień święty. Pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość stąpiła dzisiaj na ziemię. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry uczestniczący w tej Eucharystii, bardzo serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Przywitał was już na początku tej mszy świętej ksiądz proboszcz, a ja z potrzeby serca jeszcze pragnę pozdrowić księdza arcybiskupa Szczepana. Cieszymy się bardzo jego obecnością w tej parafii, która jest jego rodzinną parafią. Pozdrawiam biskupa Józefa, pozdrawiam w szczególny sposób władze samorządowe z przewodniczącym Sejmiku Samorządowego na czele. I raz jeszcze dziękuję bardzo, że nasz Sejmik tak zadecydował jednomyślnie, że rok 2013 będzie rokiem kardynała Augusta Chlonda. I wspominamy, bracia i siostry, trzeci dzień miesiąca stycznia roku 1926, kiedy w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła administrator diecezji śląskiej ksiądz August Chlond przyjął święcenia biskupie i odbył ingres do swojej katedry i został pierwszym pasterzem nowej cząstki Kościoła Powszechnego. Wspominamy ten dzień z wdzięcznością, jak to nam nakazuje zwyczajne poczucie i sprawiedliwości, i wdzięczności. Mędrzec Syracydes przed wiekami zachęcał, by właśnie z wdzięcznością wspominać mężów sławnych, którzy przez pokolenia byli wychwalani i stali się dumą swych czasów. I mężów pobożnych, których cnoty nie zostały zapomniane. Pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Wspominamy więc
owych mężów sławnych, którzy z woli Stolicy Apostolskiej udzielili księdzu chlądowi sakry biskupiej. Byli to arcybiskup warszawski, kardynał Kakowski, biskup pomocniczy poznański, łukomski i biskup przemyski Nowak. Wspominamy nade wszystko tego pierwszego biskupa śląskiego, który już wcześniej jako administrator administratury apostolskiej polskiego Śląska budował struktury nowego bytu kościelnego. Jak wiemy, z tego zadania ksiądz Chląd, wspierany przez swoich współpracowników, wywiązał się znakomicie. Położył fundamenty pod diecezję śląską i jej instytucje. I w grudniu 1925 roku został mianowany pierwszym śląskim biskupem. Między innymi utworzył kurię, sąd duchowny, powołał radę konsultorów, radę administracyjną, położył fundamenty pod seminarium duchowne w Krakowie. Jednak, moi drodzy, jego aktywność nie wyczerpywała się w budowaniu struktur. Był przede wszystkim ofiarnym pasterzem Kościoła. 14 grudnia 1925 roku papież Pius XI kieruje specjalne pismo, bullę do ludu śląskiego. Czytamy w niej m.in. Pius biskup, sługa sług Bożych, drogim synom duchowieństwa i ludowi miasta Katowice i diecezji śląskiej. Pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie. W dniu dzisiejszym ustanowiliśmy księdza Augusta Chlonda, dotychczasowego administratora apostolskiego Śląska Polskiego, biskupem i pasterzem nowo utworzonej, a jeszcze wakującej diecezji katowickiej. Wzywamy was przeto wszystkich i nakładamy wam obowiązek, byście rzeczonego biskupa waszego ze czcią przyjęli jako ojca i pasterza dusz waszych i byście posłusznie słuchali jego nauk i rozkazów, aby on miał w was oddanych sobie synów. Śląsk, mieszkańcy Śląska, przyjęli nominację i osobę nowego biskupa śląskiego entuzjastycznie. Nie był on przecież na Śląsku osobą nieznaną, bo od 1922 roku pełnił tutaj obowiązki administratury apostolskiej i wtedy dał się poznać jako gorliwy duszpasterz i dobry administrator. Założył Ligę Katolicką i propagował akcję katolicką, zorganizował zjazdy katolickie, a działając w konkretnym kontekście społecznym naznaczonym kryzysem gospodarczym, powołał sekretariat dobroczynności i Śląski Komitet Ratunkowy, bo przecież wiedział ów śląski pasterz, że jeśli brat cierpi niedostatek, nie można przed nim zamykać serca. Wymaga tego rozlana ta miłość Boga, który oddał swe życie za i dla człowieka. Taka jest bowiem wola Boża. Słyszeliśmy to w dzisiejszym drugim czytaniu mszalnym, abyśmy się wzajemnie miłowali. Poza aspektem charytatywnym, godnym podkreślenia jest rys maryjny służby biskupa Chlonda. Szybko odczytał znaczenie piekarskiego sanktuarium i doprowadził do koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Moi drodzy, już wtedy wychodził w Katowicach gość niedzielny i w numerze z 10 stycznia 1926 roku znajdujemy opis uroczystości konsekracji ingresu pierwszego biskupa śląskiego pod charakterystycznym tytułem Triumfalny wjazd Jego Ekscelencji księdza biskupa Chlonda do Katowic. Rozpoczął się ten wjazd 1 stycznia 1926 roku w Oświęcimiu, gdzie w domu księży salezjanów biskup nominat August Chlond kończył rekolekcję przed sakrą. Stamtąd wiózł go specjalny pociąg do Katowic. Po drodze następowały powitania na poszczególnych stacjach. Najpierw w Bieruniu Nowym, na pierwszej śląskiej stacji. Potem w Chełmie i Mielinie, Kosztowach, gdzie niedaleko dworca widać było domek, w którym mieszkał kiedyś August Chlond. Jak pisze gość niedzielny,
domek ten był ślicznie przystrojony i widniał na nim transparent. Potem były stacje Brzezinka i Mysłowice, gdzie Chlon był ochrzczony w starym kościele mysłowickim, w kościele mariackim. Na dworcu w Mysłowicach biskup Chlond spotkał się ze swoją matką, staruszką, co wywołało szczególne wzruszenie, jak pisze Gość Niedzielny, u wszystkich zebranych. Dalej pisze Gość Niedzielny, że równie piękna była uroczystość powitania w Szopienicach, zaś u celu podróży, już na dworcu w Katowicach, odbyło się oficjalne powitanie z udziałem władz państwowych, samorządowych i duchowieństwa na czele z wikariuszem generalnym księdzem Bromboszczem. Marszałek Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny wygłosił powitalne przemówienie, akcentując radość, że Polak jest biskupem na polskim Śląsku. Powiedział tak: nie chcę żadnych podnosić zarzutów, ale chcę dać wyraz temu, że lud nasz, że cała Polska pragnęła, by Polak u nas był pasterzem dusz. O niezmiernie wdzięczni jesteśmy, że Stolica Apostolska zrozumiała nasze szczere życzenia i utworzyła Biskupstwo Śląskie. Słowa te jasno ukazują, że pokolenia, które były twórcami i świadkami tych wydarzeń, nie miały żadnych problemów z umieszczaniem swojej śląskiej ojcowizny na łonie ojczyzny Polski. Zaś wikariusz generalny witał biskupa w imieniu katolików obu narodowości, polskiej i niemieckiej. Kończył następującymi słowami: prosimy, abyś przeprowadził sanację, uzdrowienie ducha na Śląsku. Dnia 2 stycznia odbył się jeszcze imponujący pochód wiernych pod rezydencję pierwszego biskupa diecezjalnego. Mieściła się ona wtedy przy ulicy Warszawskiej. Odpowiadając na owacje i życzenia, biskup nominat Chlond powiedział: właśnie przed godziną, kornie klęcząc u stóp Matki Bożej w piekarach, błagałem o siły do pracy, jaka wśród was mnie czeka. Błagałem o pomoc, świadom swej odpowiedzialności przed Bogiem za żywot wasz. Sam dzień konsekracji zgromadził nieprzeliczone rzesze wiernych, którzy zapełnili ten kościół katedralny, w którym jesteśmy, plac i ulice wokół tego kościoła. Nad porządkiem czuwała policja. Moi drodzy, dziś na to niewątpliwie historyczne wydarzenie chcemy spojrzeć w świetle podarowanego nam Słowa Bożego. Jan w dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam Jezusa jako tego, który powołuje. Tylko On mówi: pójdź za mną. Słowo powołania dotarło do Augusta Chlonda tu na śląskiej ziemi, niedaleko Mysłowic, w rodzinie dróżnika. Myślę, że mały August towarzyszył swemu ojcu do miejsca pracy. Ojciec ukazywał mu miejsce swojej pracy. Pewnie pokazywał przejeżdżające pociągi. Pozwolił synowi spojrzeć na szyny prowadzące aż po horyzont, co niewątpliwie wzbudzało ciekawość, ciekawość świata i ułatwiło wyjście z domu rodzinnego. To wychodzenie ku nowym horyzontom zostało jakoś wpisane w życie księdza biskupa Augusta Chlonda, a wszystkie prowadziły w kierunku służby Jezusowi, Ewangelii i Kościołowi, chociaż zmieniających się i nieraz w kontekstach bardzo dramatycznych II wojny światowej, a potem okresu powojennego. Drodzy bracia i siostry, z wiadomych racji zajmujemy się dziś tylko katowickim czasem posługi księdza biskupa Augusta Chlonda, zwłaszcza w kontekście tworzenia diecezji śląskiej, poznanych decyzjach politycznych o połączeniu Śląska i Polski. A posługa pasterska Chlonda na Śląsku, jak wiemy, nie trwała długo, niespełna pół roku. Już w czerwcu 1926 roku biskup śląski zostaje powołany na urząd prymasa Polski i obejmuje dwie diecezje, poznańską i gnieźnieńską. Żegnając biskupa Chlonda, wikariusz generalny Bromboszcz
Tak podsumował jego działalność na Śląsku. Zorganizował Kościół na Śląsku Polskim i odnowił po czasach zamętu życie katolickie. Brzmi to zdanie krótko, lakonicznie, jak starożytna inskrypcja o wielkich bohaterach ludzkich i bożych dziejów, o owych mężach sławnych i pobożnych. Dziś składamy hołd biskupowi Plądowi za posługę na Śląsku. Jak już to podkreślałem, w czasie sympozjum, jakie odbyło się na Wydziale Teologicznym w listopadzie ubiegłego roku, on to położył solidny fundament pod gmach Kościoła katowickiego, na którym budowali i budują wszyscy jego następcy, my także. Wiemy, że to dzisiejsze wspomnienie nie wyczerpuje bogactwa osoby i dzieła biskupa Chlonda, że konieczną rzeczą jest powracanie do jego wnikliwych i proroczych nieraz diagnoz życia społecznego i kościelnego na Śląsku, ale i w całej ojczyźnie. Wiemy, że zajmując się sprawami prozaicznymi, ale i duchowymi, biskup Chlond miłował Boga i powierzonych mu ludzi czynem i prawdą, oddając kropla po kropli swoje życie na wzór boskiego mistrza, który go powołał do kapłańskiej ofiary. Wierzymy, że spełniły się słowa świętego Jana w życiu naszego pierwszego pasterza, że jego serce spoczywa spokojne w Bogu, pełne ufności i szczęścia. Jesteśmy tym bardziej o tym przekonani, że trwa proces beatyfikacyjny. Dzisiaj rozmawiałem z arcybiskupem warszawskim, kardynałem Kazimierzem Nyczem. Pytałem, jakie są losy procesu beatyfikacyjnego. Wymagane dokumenty zostały złożone przez archidiecezję warszawską w Kongregacji Świętych. Czekamy na dekret o heroiczności cnót, które ujawniło życie tego kandydata na ołtarze. Trwa wielka modlitwa o łaskę cudu uzdrowienia za przyczyną sługi Bożego Augusta Chlonda. Moi drodzy, ta modlitwa o łaskę cudu powinna jeszcze mocniej wybrzmieć w jego macierzystej diecezji. Będziemy się musieli o to wszyscy postarać. Moi drodzy, niech ta modlitwa także brzmi w tej przestrzeni personalnej, którą tworzą Polacy rozproszeni po całym świecie. To właśnie dla nich, z myślą o nich, kardynał August Chlond jako prymas Polski powołał Zgromadzenie Księży Chrystusowców, aby zadbali o polskie dusze, które z kraju wyjechały za chlebem, aby podobna troska o Polaków rozproszonych po całym świecie ożywiała działanie Kościoła w Polsce dzisiaj. Tym bardziej, że mamy jasne wskazanie papieża Benedykta XVI, który w katedrze warszawskiej, w katedrze kardynała Chlonda powiedział: dzisiaj Kościół Polski stoi przed wielkim wezwaniem, jakim jest duszpasterska troska o wiernych, którzy Polskę opuścili. Jest to zjawisko ogromnej skali. Gdy rodziny są przez to rozdzielone, gdy rwą się więzi społeczne, Kościół nie może być obojętny. Trzeba, aby wyjeżdżającym towarzyszyli kapłani. I potem apelował papież Benedykt do kapłanów polskich: nie bójcie się opuścić wasz bezpieczny i znany świat, by służyć tam, gdzie brak kapłanów i gdzie wasza wielkoduszność przyniesie wielokrotne owoce. Moi drodzy, i tu, w tym miejscu, szczególne podziękowanie i uznanie dla księdza arcybiskupa Szczepana Wesołego za posługę Polakom na całym świecie, za dyspozycyjność po dzień dzisiejszy. Jest już w podeszłym wieku i na emeryturze, ale wiem, że w pierwszym półroczu tego roku ani jednej niedzieli nie spędził w Rzymie. Był tam, gdzie go potrzebowali Polacy. Myślę, że to jest właśnie działanie w duchu księdza kardynała Augusta Chlonda, naszego rodaka. Moi drodzy, te wszystkie słowa słyszymy w Wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego, uroczystości Trzech Króli.
A ten dzień z natury swej jest misyjny i nas przynagla, żebyśmy się stali misjonarzami i świadkami Jezusa Chrystusa. Nie gdzieś daleko, ale tu, na naszej polskiej, śląskiej ziemi. Bądźmy solą tej ziemi, jak sługa Boży, nasz rodak, pierwszy biskup śląski August Chląd. Niech się tak stanie. Amen. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jużyciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, wszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. A teraz do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który jest światłością świata i solą ziemi, z ufnością skierujmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby na całej ziemi był wyraźnym znakiem obecności Boga wśród ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Benedykta, naszego arcybiskupa Wiktora, obecnego pośród nas arcybiskupa Szczepana, wszystkich biskupów i kapłanów, aby Bóg wspomagał ich apostolski wysiłek obfitymi łaskami. Ciebie prosimy. Naszej archidiecezji, aby Bóg umacniał w niej jedność i wiarę dla dobra całego Kościoła powszechnego. Ciebie prosimy. Beatyfikację sługi Bożego, prymasa Polski, kardynała Augusta Chlonda, aby Chrystus powołał go i wybrał do swej świętej służby. Pozwolił nam odkrywać w nim orędownika na drodze do świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas.
zmarłych biskupów naszej diecezji, aby złączeni poprzez śmierć z Chrystusem dostąpili radości zmartwychwstania, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, aby wszystkie zjaśnione ludy i narody nie ustawały w dążeniu do jedności, zawierzając siebie Chrystusowi, jedynemu dawcy pokoju. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, który łaskawie rządzisz i kierujesz nami, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby wszystkie narody cieszyły się Twoim pokojem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wśród noc tej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Tak, witaj Zbawcu, z dawna żądany. Wiele tysięcy lat wygląda na Ciebie, Króle Prorocy, czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Na Ciebie, Króle Prorocy, czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, idź ludzki lud. Śpiewajcie, anioł, pasterze, grajcie mu. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła. Niech są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają. Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Wolnego i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia, gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi śpiewając. Święty, święty, święty Pan, Bóg zastępuje. Sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Communicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo unigenitus tuus, in tua tecum gloria coeternus, in veritate carnis nostre visibiliter corporalis apparuit, sed e memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, Genetricis eius dem Dei et Domini nostri Iesu Christi. Hec ergo dona quesumus Spiritus tui rore sanctifica ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradere. Deus discipulis suis dicens.
Commemorationem. Tajemnica wiary. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes, quia nos dignos habuisti, astare coram te et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Sancto congregemur in unum. Recordare, Domine, fi ecclesie tue tot orbe diffuse, ed am in caritate perficias una cum Papa nostro Benedicto, Episco nostro Victore, ed universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierum, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum Beata Dei Genitrice Virgine Maria, Beatis Apostolis, et Omnibus Sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitem reamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na wolę. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem
wyraźcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, i z miłością ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości. Amen. Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności. Z ufnością idźcie za Nim, abyście się stali światłem dla waszych bliźnich. Amen. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa. Niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, który jest światłością ze światłości. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.